po, proszę Państwa, prezentacji projektu Miejska Plan Centralny Przewodowa przechodzimy do procedowania kolejnych punktów porządku obrad projektu, które są wnoszone przez Zarząd i Komisję Programową. Druk numer 1 w sprawie uchwały dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Bardzo proszę, proszę Pani Krystyna Jeszczewska. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie stosownie do treści pisma Wydział Mieszkalnictwa UFK na 02 723 362 2012 z dnia 19 lutego 2013. Wnioskodawca zajmuje lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygasła 16 listopada 2012, nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku numer 1. Proszę Państwa, druk numer 2 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Bardzo proszę. Pani radna. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie stosownie do treści pisma Wydziału Mieszkalnictwa UMK znak MF 02 700 7 323 2013 MF z dnia 19 lutego. Wnioskodawca zajmie lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygasa 27 stycznia 2013. Wnioskodawca nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uzasadniającej ponowne zawarcie umowy na rok. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 2, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Kto za, że przyjęła uchwałę na druku numer 2. Proszę Państwa, uchwała na druku numer 3. Bardzo proszę. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie stosownie do treści pisma Wydziału Mieszkalnictwa UMK znak MR 02 7 123 27 2013 R z dnia 19 lutego 2013. Wnioskodawca zajmuje lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygasła 28 grudnia 2012. Wnioskodawca nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uzasadniającej ponowne zawarcie umowy najmu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę tego. Proszę Państwa, przechodzimy do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na punkt numer 3. Bardzo proszę, punkt numer 4. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie stosownie do treści pisma Wydziału Mieszkalnictwa UMK na PR 02 7 123 34 2013 z dnia 19 lutego 2013. Wnioskodawca zajmuje zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygaśnie 26 marca 2013. Wnioskodawca nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uzasadniającej ponowne zawarcie umowy najmu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 4. Druk numer 5. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie stosownie do treści pisma Wydziału Mieszkalnictwa UMK z NADR 02 7 123 390 2012 MM z dnia 25 lutego 2013. Wnioskodawca zajmuje lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygasa 3 lutego 2013. Wnioskodawca nadal znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uzasadniającej ponowne zawarcie umowy najmu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Nie widzę, że mam... Przewodnicząca, tylko w kwestii formalnej, żeby Pani Krystyna nie czytała tego wszystkiego. Każdy ma druk przed sobą, przyszedł do czasu i buzi, która... Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę się wstrzymać. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk numer 5. Druk numer 6. Bardzo proszę.
Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zajmuje lokal zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, która wygasła 27.02.2013. Uzasadniające jest ponowne zawarcie umowy najmu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę nr 6. Proszę Państwa,